Witam Państwa bardzo serdecznie, Katarzyna Pawłowska, TV Reklama. Znajdujemy się na konferencji prasowej Fame MMA 11. Jest ze mną Adrian Cioch. Witam serdecznie, witam Panią, witam wszystkich. Adrian, powiedz mi, co tutaj robisz? Generalnie przyszedłem wspierać właśnie przyjaciela mojego Amadeusza, który będzie walczył na tej gali. Tak więc przyszedłem zobaczyć w ogóle, jak wygląda cała oprawa, ponieważ pierwszy raz w ogóle miałem styczność z Fame MMA, pierwszy raz mogłem zobaczyć, tak więc dla mnie super sprawa. I co to złożyć organizacyjnie, jak to wygląda, jestem miło zaskoczony. Przeproszę Cię na sekundę. Adam, światło. Przepraszam, sprawy techniczne. Okej, okay, no ale jak się bawisz, jak Ci się podoba? Bardzo mi się podoba, fajna oprawa, bardzo ładnie zrobione, super organizacyjnie, widać, że z gali na galę naprawdę ten poziom rośnie. Tak więc cieszę się, że mogłem uczestniczyć tym razem, być tutaj jako fizycznie, nie tylko z ekranu. Powiedz mi, jakieś Twoje specjalne walki, komuś kibicujesz, że tak powiem? No to tak, przede wszystkim kibicuję mojemu przyjacielowi Amanduszowi Ferrari. I w sumie tak naprawdę to jest chyba jedna walka, która jest dla mnie taka gdzieś tam sentymentalna i bardzo znacząca. Jeżeli chodzi o pozostałe walki, są bardzo fajne zestawienia. Jeżeli chodzi o chłopaków, którzy tutaj na tej gali będą walczyć, mega mocno wspieram, wszystkim kibicuję. No i myślę, że zapowiada się fajna gala. Że fajna gala. No dobra, a main event, tak Cię podpytam o Borysa Normana. Co sądzisz o tej walce? No bo dużo osób tutaj o tym mówi, spekuluje. Całym sercem jestem za Borysem. Bardzo gdzieś tam medialnie go lubię. Prywatnie go nie znam, aczkolwiek gdzieś tam miałem okazję śledzić jego karierę, więc jestem bardzo zadowolony. Dobra, okej. W takim razie, czy masz jakiegoś zawodnika, z którym chciałbyś się bić? Kogoś nie darzysz jakąś sympatią? Gdzieś... To znaczy, wiesz co, cieszę się, bo teraz będę mógł wziąć udział w gali Alco Master, na której będę w końcu mógł stanąć gdzieś tam obok, znaczy w jednej federacji z Maćkiem Ratajem, z którym mam kilka spraw do wyjaśnienia. Jak zaczynałem się bić u Marcina Najmana na pierwszej gali, stwierdził, że rezygnuj. Ja miałem walczyć na gali charytatywnej. Wypadł COVID, pandemia i niestety zostało to gdzieś tam odsunięte na bok. Gala się nigdy, nie odbyła się do dzisiaj. Dostałem propozycję walki u Najmana, przyjąłem to, ponieważ byłem już w treningu i sportowo chciałem się rozwijać. Stwierdziłem, że to może być fajna przygoda i fajny gdzieś tam pomysł, żeby ruszyć z tym wszystkim. I wtedy Maciek Rataj zaczął się wypowiadać na mój temat, że to ja rezygnuję z gal charytatywnych, rezygnuję z walki gdzieś tam o dzieci, na to, żeby walczyć u Marcina Najmana. Na poczet, tak, gali Marcina Najmana. No ja charytatywnie się udzielałem zawsze bardzo dużo. No i o tak się po prostu nie mówi. Jak ktoś robi, to robi. Jak ktoś robi na pokaz, to wiadomo, pokazuje, tak? No i Maciek tutaj zaczął używać właśnie niemiłych słów w moją stronę, że to jest żenada, że tak nie powinno to wyglądać. Tak więc cieszę się, bo teraz będę mógł stanąć z nim gdzieś tam w jednej federacji i myślę, że dojdzie na pewno do konfliktu między nami. I tak jak ja mu zaproponowałem, jeżeli macie, wtedy powiedziałem, jeżeli chcesz ze mną na przykład walczyć na gali charytatywnej, ja chętnie z tobą stanę do walki, możemy razem się bić i obaj wtedy coś wniesiemy, a nie w takiej sytuacji, kiedy ty, mówię, ciśniesz po mnie i tak dalej, a sam nic tak naprawdę nie robisz w tą stronę. Tak myślę, że teraz będzie fajna okazja do tego, żeby sobie to wyjaśnić i myślę, że tutaj to jest... I powiedz mi, chciałbyś się spotkać właśnie z Maćkiem w oktagonie? No bo z tego, co tutaj wiem, no to Maciek teraz Hajlik, prawda? Tak, Hajlik. Generalnie dla mnie nie ma znaczenia, jaka to jest federacja, czy to jest Hajlik, czy to jest Fame, bo one obie są na najwyższym poziomie, czy to jest jakakolwiek inna federacja. Ja na pewno będę chciał stoczyć walkę z Maćkiem, będę na pewno o to się domagał, ponieważ uważam, że używa słów, których nie powinien. A jeżeli będzie miał odwagę, stanie ze mną do oktagonu. No jak wiemy, Maciek jest bardzo słabym zawodnikiem, bardzo mało wnosi do oktagonu, jest to bardziej jechanie na Fejmie swojej dziewczyny, która tak naprawdę mu pomaga prowadzić Instagrama, pomaga mu tak naprawdę tutaj otoczyć i w sumie tylko dlatego z nią jest i mówimy tutaj o Malubie, tak, o która wygrała projekt Lady, więc tak naprawdę gdyby nie ona, on by nie istniał, a ja teraz chcę po prostu stanąć z nim do pojedynku, żeby pokazał, że Maja potrafi naprawdę się bić, tym bardziej kiedy używa takich słów, których nie powinien. Czyli jak widać, no bardzo Cię to uraziło. Tak, jest to dla mnie temat bardzo drażliwy. No na pewno nie spodziewał się, że będziemy mogli się kiedyś spotkać w jednej federacji. Fakt, to jest federacja bardziej rozrywkowa, tak, no bo Alco Master, czy tam picie alkoholu i tak dalej, też wielu zawodników właśnie z różnych federacji bierze udział. Aczkolwiek dla mnie gala to jest gala, będę chciał na pewno tam gdzieś tam pociągnąć to wszystko i w końcu dojdzie do tej walki, jestem tego pewny. Okej, okay, rozumiem. No dobrze, w takim razie ślicznie Ci dziękuję za rozmowę. Bardzo miło mi się z Tobą rozmawiało. I życzę Ci powodzenia. Oby Twoje marzenia się spełniły, Twoje pragnienia. Chyba, że jeszcze chcesz coś przekazać naszym widzom. Myślę, że to wszystko. Dziękuję serdecznie. Dziękuję Ci ślicznie. Dziękuję bardzo miło.